Witam, dzień dobry Państwu. Pojawiło się nowe nagranie, rozmowy Piotra Zychowicza z Jackiem Bartosiakiem odnośnie między innymi Ukrainy. Oczywiście w kontekście ich książki. Trzeba sobie zdawać sprawę, że chodzi też między innymi o sprzedaż książek. Tak, żeby nie było wątpliwości, oceniajmy rzeczywistość realnie. Tak ona wygląda. Kanały YouTube dla osób piszących książki są źródłem czy też kanałem dystrybucji może i najważniejszym kanałem dystrybucji swoich produktów do swoich grup docelowych, które na YouTubie są bardzo dobrze zdefiniowane, rozpoznane, tak zbadane. Dobra, posłuchajmy przez fragment tego, co tam jest. Jak Putin, jest jeszcze przykład, który dodam od siebie, kryzys kubański, prawda? Świat omal nie stanął na krawędzi wojny w roku 1962, kiedy Rosjanie zaczęli rozmieszczać swoje rakiety na Kubie. Więc powiedz mi, czy to jest tak, że mamy do czynienia z taką hipokryzją Zachodu rzeczywiście i Rosja działa po prostu tak, jak każde inne mocarstwo? Działa tak, jak każde inne mocarstwo, ale... My jesteśmy częścią Zachodu, i nie jest w interesie Polski, żeby Rosja wygrała tę partię. No to jest jasne. Ale musimy to powiedzieć słuchaczom. W związku z tym, bądź świadomie, tak jak ja wydaje mi się, bądź nieświadomie, tak jak sporo ekspertów, posługujemy się argumentami, żeby ta Rosja przegrała. Tak? Tak, to jest, wiesz, kiedyś mi się podobało, przytoczyłeś w książce słowa marszałka Piłsudskiego, racja jest jak dupa, każdy ma swoją. E, to znaczy, to nie jest tak, wiesz, na co wskazują realiści anglosascy, których, którymi się obaj zaczytujemy, że na świecie ktoś ma rację, a ktoś nie ma racji. Każdy ma swoją rację. Rosja ma rację, Ukraina ma swoją rację, Polska, Ameryka, ja tylko one są... Tak, wiesz, nie do pogodzenia te interesy I, i, i z perspektywy Rosji, Rosja ma swoje interesy i ona je realizuje, ale oczywiście w naszej perspektywie jest to, żeby, żeby przegrała. Jacku, co się działo w Kazachstanie? Szczerze mówiąc, nie wiem, no poza tym... Dobra, to, nie, nie, to nie będzie naszym tematem mojego rozważania. Dzisiaj chciałbym się troszkę zająć w kontekście tego, co to słyszeliście Państwo. Teraz już wiecie, jak to wygląda, tak? Każda strona ma swoją rację. Krótko mówiąc, jeżeli tak jest, to możemy założyć, że część wypowiadanych słów, używanych argumentów tak, jest częścią manipulacji. I to, co kiedyś, na no, co zwracałem w poprzednich filmach odnośnie Jacka Bartosiaka, sam tutaj przyznaję, że zależy mu na tym, żeby Polska wygrała, jak każdemu z nas, każdemu Polakowi, tylko, należy również czytać dalej, zależy mu na tym, żeby Polska wygrała, ale on tą wygraną widzi wraz z Amerykanami. I to jest klucz problemu, tak. A teraz to, co chciałem powiedzieć odnośnie Armii Nowego Wzoru, z tego co powiedzieli w tym filmie bodajże, lub w innym, bo słuchałem również filmy z Komudą, e, Armia Nowego Wzoru jest do ściągnięcia na stronach Strategy in Future, jak tam ktoś się lubi z tym zapoznawać i jak, jak to 11 godzin trwało przedstawianie, no to czytanie też będzie straszne, długie powiedzmy, o, nie mówmy, że straszne, e, ale okej. Okay. Krótko mówiąc, co ja chciałbym tutaj wnieść do armii nowego wzoru i chyba to, tak powiem, będzie de definiowało wszystko, co na ten temat mam do powiedzenia. <laughs> Mianowicie to, że Jacek Bartosiak widzi tą wygraną Polski albo możliwość wygrania, po wygrania Polski wraz z Amerykanami. Moim zdaniem Ameryka się kończy. Kiedyś zawsze przychodzi zmierzch mocarstwa. I mówił to Jasek bardzo toś na początku, tak? Tę wojnę i Pacyfik, bodajże, czy wojnę na Pacyfiku, w jego książce, tych pierwszych wykładach, tak? Jeszcze nie o Polsce, ale o możliwej wojnie. Mówił o tym, że właśnie Ameryka się kończy. Troszkę zmienił na raz jak do władzy przyszedł Trump, bo zobaczył, że to jest możliwość. Teraz mi się wydaje, że jest znowu odkręcana jego spojrzenie pod kątem tego, że jednak Amerykanie nie dadzą. Zajarał się pod kątem tego, że tam Amerykanie zaproponowali światu ucieczkę do przodu, tyli, czyli wojnę w kosmosie. Dla mnie mrżon Mrzon... mrzonka, jest to mrzonka, tak, czyli marzenie nierealne na razie do spełnienia, no, chyba nawet ciężkie do wyobrażenia. Tak. Poza już takim cyklętym science fiction, tak? Hipopoja kosmiczne czy coś w tym stylu. Ale wracając do Armii Nowego Wzoru, tak? Armia Nowego Wzoru, według Jacka Bartosioka, polegałaby na tym, że musi on przeorganizować armię, przeorganizować, tak powiem, struktury sił zbrojnych i teraz kontekst, tak? Próbujemy przeorganizować polskie od 30 lat, więcej niż 30 lat, nie udaje nam się to. Jest to wieczny burdel, przepraszam, bałagan, niemożliwy przez Polaków do uporządkowania. I tutaj ja wychodzę z tezą odnośnie naszych możliwości, że my nie jesteśmy w stanie stworzyć armii, którą dysponuje, nie wiem, Szwedzi uporządkowani, Niemcy uporządkowani. Czy uporządkowani Amerykanie? Nie wiem, to tak powiem, to jest ciężko powiedzieć, że mają i tak dużą przewagę, że nie wiem, czy to jest obecnie uporządkowane, tak? E, ale tamte army, powiedzmy, że są uporządkowane. A Rosja uporządkowana teraz, tak? Bo jak był burdel, czyli takie sam bałagan jak, jak u nas, to nie była uporządkowana. Jak wziął armię za rej Czojgu, ale miał na to czas od 99., 1999 do 2022 to jest kuparat, to mógł, tak powiem, się, się zamordować, zrobić jej reformę, powyrzucać niepotrzebnych ludzi, ponagradzać potrzebnych, potworzyć nowe formacje, rozwinąć broń itd. Tak Polska tego czasu nie ma niestety, tak. W związku z tym, że u nas jest wieczny burdel. To moja koncepcja. Nie jestem tu nikim oczywiście od koncepcji, no ale mogę porozmawiać i mogę polemizować. <laughs> moja koncepcja tego, co Polska jest w stanie zrobić, a moim zdaniem musi to zrobić w ciągu pięciu lat. Tak, sam Jacek Bartoszek mówił, że przewiduje, że rozruba na terytorium Polski będzie miała w miejsce w 2027 roku. Na razie tę tezę można przyjąć, że ona będzie przypuszczalnie albo jest możliwa do realizacji, tak? W skrócie, załóżmy, że teraz weźmie Ukrainę, tak, za jakiś czas zrobi Bajzel w krajach nadbałtyckich, tak? A potem się weźmie za nas, tak? No, dajmy sobie, za 3 lata, to za 3, 4 lata, tamto, tak, czy za dwa. Bez znaczenia, jak to się podzieli, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale. Mamy krótką za te 5 lat. Moim zdaniem nie jesteśmy w stanie nawet zrobić planu w ciągu 3 lat, tak? Nie mówiąc o tym, żeby rozpocząć jakiekolwiek reformy armii. W związku z tym jedynym wyjściem, poza tym, że można się poddać, tak? Zamiście notabene jeden z filmików trochę dla żartu, jak ta Polska może zrobić autostradę pomiędzy Niemcami a Rosją, i tak powiem, czerpasz korzyści z przepływu wojska w jedną i w drugą stronę, tak? Obsługując obie strony na swoim terytorium i kasując za tranzyt. Ale to tak powiem, jest bajka, tak? <coughs> Czy może nie pacyfisty, pacyfisty, jak to nazwałem. Ale wracając do tematu. W związku z tym, że ten bałagan istnieje, były kiedyś w Polsce takie oddziały, i tak powiem teraz możecie sobie posłuchać o, o z, z wywiadach Bartoszaka z, z Jackiem Komudą tak? i tam może oni omawiają poszczególne, znaczy poszczególne jakieś bitwy no, określone za czasów pierwszej Rzeczypospolitej tak w, tak powiem przynoszące nas sukces co ten sukces przynosił jak walczyliśmy dlaczego wygrywaliśmy i teraz w związku z tym, że ten bałagan istnieje i uporządkowania tego nie ma możliwości, moim zdaniem w krótkim terminie, a 30 lat nie mamy, choć nie wiem, czy nawet 30 jesteśmy w stanie to zrobić. Polska powinna oprzeć całość swojej armii poza tym, co jest, nie ma co likwidować, ewentualnie utrzymywać tak albo wywalać coś nierentownego lub co będzie rozpieprzone w ciągu najpierwszych godzin wojny. Utrzymywać tylko i wyłącznie nowe rzeczy, mówię, tych żołnierzy WOT, które się potworzyli. W jaki sposób? I do czego nawiązuję? Byli kiedyś ludnicowszyscy, tak, czyli oddziały złożone z awanturników, powiedzmy, awanturników, ale były one przygotowane do tego, żeby utrzymywać przygotowane były za, tak powiem, powiadomione, że będą się utrzymywać sami z siebie, czyli to, co ukradną, to co zabiorą, tak, to co tak powiem, wywalczą. Tak powiem, i z tego będą żyli, tak będą się przemieszczać po, po jakimś terenie bardzo szybko, czyli mobilność będzie bardzo duża. I będą grabić, łupić i mordować. No niestety na terenie. Wtedy, bo to była znana rzecz, wtedy to było na terenach Moskwy, tak, czyli tej Rosji obecnie. I oni aż się zapuszczali pod Morze Białe, tak. pomimo tego, że wojna się skończyła. Oni dalej tam harcowali i e, oczywiście to były inne czasy, mniejsze zagęszczenie i tak dalej. Ale chodzi o samą ideę tego, żeby stworzyć jakieś oddzia oddziały, które będą oraz zapoznane bardzo dobrze z obecnym terenem, te, które by działały na terenie, tak koncepcją w założeniu jest taka, że żeby wyjaśnić sprawę. Walczymy jakoś krótko, tak? Jak nie dajemy, dajemy rady, poddajemy się, rozpuszczamy ludzi do domu, broń zabieramy, zakopujemy, tak. I tworzymy armię podziemną od razu, bez długiej walki. Nie dajemy rady, widzimy, że przegrywamy i przegramy. Poddanie się, przejście do podziemia, walka partyzancka. I co do tego jest potrzebne, tak? Dzisiaj, no bo Lisowczyka, możecie sobie Państwo poczytać, jak to wyglądało i na czym polegało. Potem byli z nami w całej Europie, ale to był nowy rodzaj walki, tak? Dzisiaj, w dzisiejszych czasach takimi lisowczykami można określić grupę Wagnera, czy tam jak to, że, nie wiem, te dogi, black dog amerykańskie, tak? pewnie każdy kraj słańszy i ma własną grupę tego typu. Po prostu to jest jakaś matryca zielonych ludzików nieoznaczonych, tak powiem, dystynkcjami i, i, i przynależnością do jakiegoś narodu. Mogą harcować i robić spełniać jakieś zadanie <laughs> I tak by musiało być w Polsce, krótko mówiąc. Ale co do tego potrzebne jest, żeby coś takiego można, można było zrealizować. Pierwsze, co jest, co, co jest potrzebne, to broń, której nie mamy. tak? Polskie kolicnictwo nas rozbroiło po bo się, boi żebyśmy ich roznieśli, jakby nam podnieśli ceny i tak by inflacja wzrosła. Tak? Na przykład teraz, tak była by możliwość, tak powiem, utraty przez nich władzy, bo ludzie wyjdą zbrojnie i każą się wynosić. Dlatego jesteśmy najbardziej rozbrojonym państwem w Europie. Tak? Szwajcaria, która ma prawdziwą demokrację, może mieć broń. Każdy ma broń. Każdy ma schronie. Każdy, tak powiem, jest przeszkolony. Ma obowiązek, nic nie przeszkadza, ale trzeba być uczciwym wobec obywateli, a u nas to nie występuje. Dlaczego to daleko historyczna? tak powiem, musiałbym wracać do, do, do tematu, tak, krótko mówiąc, nami rządzili przeważnie inni, tak, nie Polacy, jak sobie poczytamy o królach elekcyjnych, nie było to Polaków, tak, zrzadkający Sobieski, tak, ale większa część to nie byli Polacy, tak, to byli narzuceni przez innych, innych współcześni, e, współcześni, no, nie powiem kto, pewni politycy, którzy, tak powiem, mają nami zarządzać w imieniu innych państw. Cóż tu jest istotnego do tego, żeby to takie, można było coś takiego spełnić, ona potrzebna jest broń. Jaka broń? Strzelecka, w sensie snajperska, tak, z tłumikiem, kusza, tak. I ta broń powinna być powszechna dla wszystkich obywateli, wszyscy, obywatele, wszyscy obywateli chętnych, tak. Nie bez podziału na kobiety i mężczyzn, tak dzisiaj tak powiem, te, te różnice się zatarły, z możliwością przeszkolenia, dofinansowania, z dotacją na zakupy tego broni, tej broni, tak, z dotacją na amunicję i wtedy możemy coś robić, tak, jakoś się bronić, ale nie otwarcie, tylko właśnie parę, wojną partyzancką z chyłku. Dziękuję.